będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Niepodległości, 94. rocznicę odzyskania wolności. Dlatego zobligowani tradycją naszych ojców wspominamy ten dzień szczególniej niż inne. Dlatego dzięki pomocy Społecznego Komitetu Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łam i Czernicy, a szczególnie Pana Jerzego Misztala, poprawę dzisiejszej mszy świętej ubogaca mieszany chór parafialny Canta Nobiscum z Wrocławia pod dyrekcją Pana Marka Pisarskiego. Po mszy świętej zapraszam wszystkich do pozostania, by wspólnie uczestniczyć w patriotycznym koncercie w intencji ojczyzny. Pieśni Legionów, pierwsza brygada, Białe Róże, Rota to niektóre z licznych, wzbudzających wzruszenie historycznych pieśni, które usłyszymy w wykonaniu chóru. Przybliżą nam dni pełne radości z odzyskania po 123 latach niewoli i wolności. Na mszy świętej gościmy, jak zawsze w takim dniu, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamieńca Wrocławskiego oraz wielu zaproszonych gości, radnych gminy Czernica z jej przewodniczącym panem Jarosławem Jagielskim. W jego też imieniu zapraszam na popołudniową część uroczystości do Ratowic na tradycyjną paradę świętego Marcina o godzinie 16:00. A po niej w patriotycznym nastroju ponownie usłyszymy pieśni w wykonaniu chóru Canta Nobiscum. Na wstępie tej mszy świętej usłyszymy pierwszą część mszy świętokrzyskiej Jana Matakiewicza w tym świętym miejscu. W dalszej części mszy utwory m.in. Stanisława Moniuszki. A my w intencjach mszalnych miejmy na uwadze pokój i dalszą wolność naszej ojczyzny, jak Jan Paweł II ostrzegał. Wolność nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba stale zabiegać.
i dla wierności w Duchu Świętym nie będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Proszę sobie usiąść na chwilę. Bardzo serdecznie witam gości dzisiaj przyszli pod obraz Bożego Miłosierdzia, aby przypomnieć to, co się w historii narodu polskiego wydarzyło, ale aby się modlić, aby więcej już takich zawodów, takiej niewoli nie było. Witam serdecznie chór pod dyrekcją naszego pana Marka. Serdecznie witam panie Marku i proszę zawsze tu przyjeżdżać. Każda rocznica jest rokiem milowym na drodze człowieka, rodziny, parafii, kraju, narodu czy świata. Historia jest matką wszystkich narodów. Historia, nie Polski, nie matematyka, nie geografia, ale historia jest matką wszystkich nauk, które kształtują świadomość bytu człowieka na świecie. Stąd też bardzo dzisiaj w sposób szczególny chcę przypomnieć, że cokolwiek czynimy, panie Marku, drodzy moi bracia i siostry, cokolwiek czynimy w naszym życiu ziemskim, czynimy to na większą chwałę Boga i na pożytek duchowy człowieka. Na większą chwałę Boga, Boga w Trójcy Świętej jedynego i na pożytek człowieka. Wtedy takie działanie, takie śpiewanie, takie działanie, takie życie jest skuteczne i owocne. Takim krajem jest Polska. Wszystko czyniła na chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego. Dzisiaj nie będzie kazania, bo szanując gości, dam czas na śpiew. Ale moi drodzy, wskazanie, o które dzisiaj mówiłem, przypomniałem legendę, starą legendę, która mówi o tym, że pewien król wybudował piękną świątynię. Włożył wszystkie pieniądze w piękny budynek. I na końcu kazał sobie na ścianie wypisać jego ta świątynia jest budowana przez króla Edwarda. I dziwił się tenże król, kiedy następnego dnia zobaczył, że na tej tablicy istnieje napis innego imienia, jakiejś biednej, wdowej kobiety. Okaz przywołał ten król tę kobietę do siebie, pytać, co takiego zrobiłaś, że przez noc zmieniło się moje imię. Odpowiedziała tylko jedno, wystraszona, nędzna kobieta, biedna, wdowa, że idąc kiedyś widziała, jak pole czynęły glasy na górę. Rzuciła wiązkę ściana, bo myślała o połów. Zrozumiał król, że jego budowa świątyni nic nie znaczy. Powiem, on to budował na własną chwałę. I cokolwiek zrobimy na własną chwałę, nigdy żadnego owocu nie przynosi takie działanie. W związku z tym dzisiejsze spotkanie też nie będzie na większą chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej jednego i na pożytek człowieka, na pożytek nas wszystkich obecnych. Już na początku zachęcam Was wszystkich, by jesteście wysłuchani tak przygodnych gości dzisiaj, tym potem po przyśle, tym części będzie sprawdzić. Pana Boga Bogu dziękuję za wszystkie dary łaski. Będę się tym przyświętym modlił też za pozorcy korzyści, za pozorcy parafianie, a także za, będę prosił o wysięcie Boże dla Jana Pietruszyńskiego. Te intencje składam dzisiaj w tym ołtarzu. Wyproszę w imieniu własnym dla chóru, dla parafii, dla kraju, dla Polski, aby Polska była silna.